mamo, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia zawodowego w zawodzie nauczyciela oraz czego sobie jeszcze zapragniesz. Wszystkiego najlepszego o Dniu Matki, zdrowia, szczęścia, pomyślności, no i długiego związku z tatą. Dla mamy Mirki wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Ja życzę mamę wszystkiego dobrego, żeby miała dużo przyjaciół, szczęścia, pomyślności i dużo radości. Mamo, życzę ci wszystkiego najlepszego, żebyś zawsze się uśmiechała, spełnienia marzeń, takich wspaniałych dzieci, jakie masz. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Życzę ci jej dużo przyjaciół, żeby zdała na prawo jazdy jak najszybciej i żeby była szczęśliwa. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i dużo radości. A ty? Dużo miłości od dzieci, radości, szczęścia i wszystkiego dobrego. Mamusiu kochana, z okazji Dnia Matki życzę ci wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń i o to, żebyś była zadowolona z tego, jaka wyrosnę. Żeby pozostała w zdrowiu i żeby jak najdłużej. Zdecydowanie zdrowia mojej mamie muszę życzyć. Zdecydowanie zdrowia i szczęścia, i żeby była ze mnie dumna, cokolwiek bym zrobił. Tak. No zdrowia, szczęścia i ogólnie wszystkiego najlepszego. Składam ci najlepsze życzenia z okazji Dnia Matki i bardzo cię kocham. Ano, żeby długo i zdrowo żyła. Żeby dużo pieniędzy miała, żeby była zdrowa. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia. No wszystkiego najlepszego. Życzę mamie, żeby była zdrowa i szczęśliwa przez całe życie. Żeby była zdrowa, szczęśliwa i żeby miała dużo miłości. Chciałabym mojej mamie życzyć wszystkiego najlepszego. Mojej mamie i mojej teściowej, bo to też raz moja mama. Zdrowia przede wszystkim, a reszta jakoś sama przyjdzie. Wszystkiego najlepszego. A długowagi gomy. 100 lat, a nawet 200. Dużo zdrowia i żeby się była zawsze uśmiechnięta i zadowolona. Mamusiu kochana, życzę ci dużo zdrówka, szczęścia, uśmiechu na twarzy, pieniędzy dużo, ale przede wszystkim tego zdrowia. No, tego życzę wszystkim mamom na świecie. O. Mamo, życzę ci wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i pociechy z dzieci. No, tobie mamo życzę również wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i to tyle, myślę. No to ja ci życzę mamo, żebyś dalej była najlepszą mamą na świecie. Ja, mimo że już dorosły, nadal bardzo cię kocham. Mam nadzieję, że nasze relacje się nie zmienią. A ja ci życzę, mamuś, stalowych nerwów. Z okazji Dnia Matki, mama, życzę ci wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia i pozdrowienia ode mnie i od wnuków. Wszystkiego najlepszego życzenia składam mojej kochanej mamie, która bardzo tęskni i kocha na pewno mnie. Mamuś, ja cię też kocham, pozdrawiam. Życzę, mamo, ci wszystkiego najlepszego z okazji Święta Matki. Wszystkiego najlepszego mojej mamy życzę i przede wszystkim zdrowia. Życzę Małgorzata. Oczywiście chciałam mojej mamie życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności i żeby zawsze była przy mnie. I dużo wytrwałości. A ja wszystko to co koleżanki, jeszcze wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Miejsca z Chojnic, życzyć mojej mamie wszystkiego dobrego, podziękować za dar życia. No i obiecuję, że będę pomagać. Chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić moją mamę, podziękować jej za trud włożony w moje wychowanie, wykształcenie i pomoc do dnia dzisiejszego. Bardzo dziękuję, życzę zdrowia przede wszystkim, bo to najważniejsze, radości, uśmiechu na co dzień. I na pewno jak spełnienia marzeń, bo marzenia się ma w każdym wieku. Ja, mamo, życzę ci wszystkiego dobrego, tego, żebyś zawsze była i żebyś nie denerwowała się tak bardzo, kiedy tyle od ciebie chcę i tyle proszę o pomoc, ale żeby było tak, jak jest. Kochana mamo, w dniu twojego święta chciałabym ci podziękować za trudy wychowania, za uczucia, za to, że mogę na ciebie liczyć, za to, że ja tu jestem, za to, że jesteś obok. I dziękując, życzę ci mniej trosk, dużo szczęścia i zdrowia oraz pogody ducha, którą mi codziennie darzysz. Jaka jest twoja mama? Bardzo fajna. Tak, bardzo fajna, ładna. Moja mama jest miła, sympatyczna, chociaż czasami, no wiadomo jak to każda mama stara się dbać o mnie i denerwuje troszeczkę czasami, ale robi to dla mojego dobra. Miła, kochana. Moja mama jest po prostu moją mamą, jedyna i wyjątkowa. Jest rzetelna i sumienna i trzeba się za to wdzięczyć.
super jest moja mamusia kochana, jest cudowna i bym zrobiła dla niej wszystko. A za co ją kochasz najbardziej? Za to, że wspiera mnie w każdej chwili, kiedy mam jakieś smutne dni, w każdej chwili, kiedy jestem zmęczony, pocieszy mnie na duchu. To dlatego, że no, nam robi śniadania i nam pomaga. I za to, że zawsze jest i jak mam jakąś sprawę, to zawsze mi pomoże. Kocham moją mamę, dlatego, że jest najfajniejszą mamą na świecie. Za to, że jest, po prostu. No, za to, że jest taka opiekuńcza, że dba o nas. Za to, że jest pobłażliwa. Za zaokrzą, za to, że jest po prostu. No, za to, że mi pomaga w lekcjach, no i za to w ogóle, że jest. Za to, że jest zawsze z nami. Tak, za wszystko. No bo jest spoko. Za to, że zawsze można nią liczyć. Za to, że jest. A ty za co? Za to, że jest. Za to, że nas tak dobrze wychowała. Że kupuje mi lody i mojemu braciszkowi. Za to, jaka jest. Za to, że mi pomaga, że mnie urodziła i że w ogóle wychowała mnie na taką dziewczynkę, jaką jestem. Za to, że jest cudowna, wyrozumiała i kocha mnie dalej. Tak, tak ogólnie, że jest. A są jakieś sytuacje, w których pomagasz swojej mamie? Owszem, pomagam. No wiadomo, jest kobietą i nie będzie dźwigała sama różnych zakupów, ani nie będzie dźwigała kół samochodowych przy zmianie na zimę. Pomagamy mamie robić śniadanie i pomagamy mamie robić rzeczy różne. Sprzątamy swój pokój, raz odkurzyłam mamie cały dom. Staram się, jak mogę. Mamy by trzeba było spytać. Pomagacie mamie może w domowych obowiązkach? Oczywiście. Jak? A w czym? Wynoszenie śmieci może. Głównie w ogrodzie. We wszystkim co możliwe, generalnie. W sprzątaniu, no wynoszenie śmieci i czas mi idę też po zakupy. No, na przykład naczynie, albo pokój posprzątam, albo po drzewo. No pomagamy sobie nawzajem. No na przykład zmywam naczynia czasem. Chodzę, no w sumie sprzątam czasem.